Ponad 12 litrów bezcennego daru, tyle zebrano podczas czwartej w tym roku akcji zbiórki krwi organizowanej przez klub HDK imienia księżnej Heleny Jabłonowskiej w Pustkowie Osiedlu. Pomagam, bo mogę, a wiem, że są potrzebujący. Nie zaszkodzi mi to na razie na zdrowiu, także warto ludziom pomóc, jak można. A który raz? Ile pan tych litrów wyrzucał? No ponad 30. To już trzeci rok. Po prostu warto pomagać. Może kiedyś ja będę potrzebował i zachęcam wszystkich. Czego daję? Żeby pomóc innym też, na pewno. Ale też są już sytuacje w życiu, także okres wakacyjny też na pewno krew się przyda. Wielki Czerwony Krwiobóz obsługiwany przez ekipę z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie jak zawsze stanął na terenie firmy LERK S.A. Okres wakacyjny jest właśnie wzmożonym okresem zapotrzebowania na ten bezcenny lek, jakim jest krew. Czwarta akcja, wierzę, że będzie ponad 10 litrów krwi, obserwując ruch krwiodawców. No a w tym roku już 83 litry krwi mieliśmy na liczniku. Są sygnały, że krwiodawcy oddawali również w punkcie krwiodawstwa w Dębicy. Także myślę, że setunia na naszym koncie w 2024 roku jest pewna, a daj Boże więcej. Klub honorowych dawców krwi PCK imienia księżnej Heleny Jabłonowskiej przy LERK S.A. w Pustkowie Osiedlu zaprasza do dzielenia się częścią siebie. Kolejne akcje 16 października i 18 grudnia.